Dzisiejszej Ewangelii. Jest to Ewangelia według świętego Jana, 16 rozdział, wersety 23b do 28. Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca, dam wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych słowach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem Ojciec sam was miłuje, a wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Jezus w Ewangelii świętego Jana przygotowuje uczniów na swoje odejście i równocześnie wtajemnicza ich w najbardziej takie wewnętrzne tajemnice. Jezus mówi, że już nie jest czas na przypowieści, teraz już mówi otwarcie. I mówi, że proszenie Boga w imię Jezusa ma swoją moc. Najbardziej dotyka mnie w tym fragmencie werset 26, gdzie Jezus mówi: ja nie będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem Ojciec sam was miłuje. Więc nasza modlitwa w imię Jezusa nie potrzebuje już pośrednictwa Jezusowego, bo ona dociera do samego Ojca i dotyka Jego serca. Myślę sobie, że imię Jezus otwiera serce Ojca. Otwiera przybytek, otwiera miejsce święte świętych, rozrywa zasłonę, która oddziela nas od Ojca. I poprzez Jezusa możemy mieć relacje, możemy żyć w Ojcu i możemy doświadczać Jego miłości względem nas. Dziękuję.